No widzicie, proszę Państwa, to nie jest tak łatwo policzyć w emocjach. Ze stratą 4,2 oczywiście. Zobaczymy, co z tego będzie. Czekamy na to, aż Janusz wietrzy balkon. No po raz drugi w tym sezonie stanie na podium. Do tej pory udało mu się to tylko na skoczni w Lillehammer, na dużej skoczni w Lillehammer, proszę Państwa. A tymczasem już otrzymuję wiadomość, że będziemy rozpoczynać drugą serię zawodów. Witamy ponownie wszystkich na czacie. Miejmy nadzieję, że nadal na czacie są z nami wszyscy ci, którzy byli w pierwszej serii. No, otrzymałem wiadomość, że nie ma z nami niestety znanego Pawła z Parisy, który niestety ma sprawy prywatne, przez które nie pojawił się dzisiaj podczas transmisji, ale on już czeka na linki, czeka potem na retransmisję, która oczywiście będzie na tak zwanym YouTubie, a tymczasem my już będziemy przechodzić do rozpoczęcia drugiej serii. Niech tylko sprawdzę, co ty mi tu za SMS-y. Rozpoczynamy drugą serię, proszę Państwa. Jako pierwszy na rozbiegu Horacio Grudziadz, po nim Tomas Zmoraj. No dla tych zawodników to jest szansa na zdobycie punktów. Ogólnie jest dużo trudniejsze, Grudziadz na rozbiegu. Dosyć spokojny lot. O i proszę bardzo, dobra odległość, 118,35, znacznie dalej niż w serii pierwszej. I czekamy na rozwój wypadków, czy Grudziadz pójdzie w górę, czy nie. Tomas Zmoraj. Tomas Zmoraj zwykle agresywnie i skok jest dobry. Bardzo ładna odległość Tomasa Zmoraja. Tomas Zmoraj, nie ma wątpliwości, że on do góry na pewno pójdzie. Mówiłem, że on jest takim tym zawodnika, że jak mu wyjdzie, to jest bardzo ładnie. I Kun Gao Kao, to Chińczyk. Więc tutaj dosyć blisko domu jest, a więc ma okazję powalczyć. Kun Gao Kao, oj jak nim tam machnęło. Dobrze, że wylądował. Będzie na miejscu trzecim. A więc Horacio Grudziadz już do góry jedno miejsce poszedł, w najgorszym wypadku 29. No a teraz zawodnik, który cieszy się sporą popularnością, znany jest wśród kręgach młodzieżowych, Boris Zgimbaszwili, Gruzin. On trochę opory w tym powietrzu leci, ale proszę bardzo, ależ kapitalnie! Coś nieprawdopodobnego! Boris Zgimbaszwili! 131,98, no miał wprawdzie mocny wiatr pod narty, ale potrafił go wykorzystać. Rewelacyjny skok Boris Zgimbaszwili, 131,98 Gruzin. Ależ teraz tutaj nas zaskoczył. No brawo, on pójdzie do góry na pewno. To jest myślę, że to jest jego najlepszy skok w tym sezonie. No to nie ma wątpliwości ku temu. Niko Polichronidis. No, teraz tutaj tym zawodnikom przeskoczyć z Zgimbaszwiliego nie będzie zbyt prosto, chyba że kolejny dostanie jakiś huragan pod narty. No nie. Niko Polichronidis 109,60, więc on pójdzie w dół bardzo. Jest tylko przed Kun Gaoka, który ratował się tam przed upadkiem. A tak jak Felix Papryka ma rację, no to jak na razie to jest skok życia Boris Zgimbaszwiliego. A jemu tego życia już może wiele nie zostało. I teraz Paweł Omen, reprezentant Polski. Trzymajmy kciuki za Pawła. No on jakoś w tym powietrzu tak strasznie ma problemy jak zwykle. No nieźle teraz, dużo lepiej niż w serii pierwszej. 123,92, ale to i tak na każdym treningu skoczył dalej. No szkoda, że Paweł tak nie potrafi w tych zawodach. Może tam w tym domu go zbyt mało tresują. Ja nie wiem, Paweł Omen na miejscu drugim, Boris Gimbaszwili pierwszy. Stanisław Ostapczuk i już po nim będzie Tenis Pinis, który wreszcie na jakimś takim przyzwoitym miejscu, bo w Harachowie się kompromitował. Stanisław Ostapczuk, no ja o nim zawsze mówię, że to jest zawodnik niezwykle solidny, taki typowy zawodnik do drużyny, nigdy skoków nie psuje, bardzo ładny skok, 121,88, miejsce trzecie, trochę pójdzie w dół, ale Ostapczuk udowadnia, że prezentuje bardzo równy poziom. Tenis Pinis. Trochę ta forma w niego poszła w dół, szkoda, bo to jest zawodnik, który ma talent, ale musi jeszcze nad nim dużo pracować. Tenis Pinis macha nim w powietrzu, miota nim jak szatanem, ale skok jest w miarę przyzwoity. 123,58, miejsce drugie, 234,9, czyli Boris Gimbaszwili nadal ma dużą przewagę. Boris Gimbaszwili myślę, że ma bardzo realne szanse na to, żeby w tych zawodach być w 20, a więc to będzie na razie życiówka z Gimbaszwiliego. Na razie najgorszy wypadku 23. Gutenberg, Gajmark, Empire.
To jest też taki zawodnik, w którym po prostu skacze, nic wielkiego tu tam nie pokazuje. I ten skok 108,80 udowadnia, że Gajmark Empire no, do najlepszych Austriaków nie należy w tym skoku. No i no, trzeba powiedzmy sobie szczerze, no, poniżył się tym skokiem 108,80. No jeżeli za nim jest tylko Polichronidis i Kungao Kao, no to wszystko jest chyba jasne. Matthew Mirror Młynowy, no to kolejny Austriak, który ma szansę, aby się ośmieszyć. Zobaczymy. No nie, no tu będzie znacznie lepiej, nawet leci wysoko. Nawet będzie... Ojejejej, daleko, ale tam miał straszne problemy w locie. 131,09. No, on się nie poniżył, to jest niezła odległość, ale popatrzmy na powtórkę, bo tam miał Matthew Mirror Młynowy straszne problemy w powietrzu. No, widzimy, tam mi machnęło w dół. I Matthew Mirror Młynowy na prowadzeniu, zanim Boris Gimbas Szwili, Tenis Pinis trzeci, Omen czwarty i Stanisław Ostapczyk na miejscu piątym. I teraz Lars Matt. Młodzian z Danii, jeszcze nieskończone 15 lat. Ale widzimy, jak ładnie leci, ale piękny skok! Znakomita odległość, 134,34, piękny skok. No tak jakbyśmy oglądali tego jego legendarnego brata Franka Matta, dwukrotnego zwycięzcę Mediamondu. Lars Matt przepięknie, no jeżeli on ma w sobie chociaż trochę tego talentu, który miał Frank Matt, który ma Frank Matt dalej, no to jeszcze będą z niego ludzie, niech tylko jeszcze przyjdzie jego czas. I teraz Nijakivo, bo wiem, on tutaj nieźle skakał na treningach i 19 miejsce to jest bardzo przyzwoita odległość, to patrzmy. Nijaki, ale pasywny ten lot, by tylko tam nie zepsuł odległości. Skok przyzwoity. Jest punkt K, 121,32, czwarte miejsce. Nie chyba, ujmy, nie zrobił sobie wstydu żadnego. Boris Gimbaszwili wprawdzie go wyprzedza, ale i tak odległość jest niezła. Dwa dobre skoki. No, gdy tak skakał w każdych zawodach, to byłby na pewno na wyższym miejscu niż jest obecnie. A tu SMS-y dalej przychodzą do studia z pytaniami o zawody, no to trzeba oglądać. To trzeba oglądać, żeby się dowiedzieć. Krzysztof Neszborc. Dobre, 18 miejsce. W tamtym roku był tutaj 15. A teraz, czy powalczy, żeby powtórzyć ten wynik, albo chociaż się zbliżyć do niego Neszborc? Dobry lot, dobry skok, chociaż lądowanie takie trochę rwane, ale i tak 3,18. To jest dobry wynik. I Krzysztof Neszborc na miejscu pierwszym. Teraz trochę nam się uciszył czat. Felix Paprika rozrusza tamte towarzystwo. Krzyżewskich ja też nie ma. Zawal mu w ryja. No. Bardzo dobre 17 miejsce. To też byłby najlepszy wynik Egipcjanina. No, Zawal. Życzę tobie powodzenia, aczkolwiek przeskoczyć tą czołówkę będzie niezwykle ciężko. Zawal mu w ryja. Poszedł w powietrze trochę jasno zbudziony, albo może... Ale świetnie leci! Zawal mu w ryja! Ależ kapitalnie niestety! Ojej! Upadł. 133,28. Upadł i leży. Ależ szkoda tego skoku Zawala mu w ryi, no bo on miałby, myślę, 15, to leciutko. Popatrzmy, co się stało z tym młodym Egipcjaninem. Popatrzmy. No tutaj już widzimy, on się, myślę, trochę nawet mógł przestraszyć tej odległości. I jak to wyglądało dalej? No nogi nie wytrzymały, po prostu nogi nie wytrzymały, ale brzydki ten upadek, Zawala mu w ryi. Ojejej. Ojej, brzydko to wygląda. No i niestety tam widzę na powtórce, że jest wznoszony ze skoczni Zawal mu w ryja. Oj. Może być ciężko. Może być ciężko, Zawal mu w ryja jest teraz znoszony na noszach. Tego na powtórkach, tego na relacji nie widzimy. Jeszcze zerkniemy raz na powtórkę. Jak wyglądał skok Zawala mu w ryi, który niestety upadł. Widzimy, no aj. Aj, głową tutaj tak zahaczył tym kaskiem, narty się wypięły. No szkoda, proszę Państwa, szkoda. Zawal mu w ryja spadł na miejsce. W tym momencie ósmy, ale to nie miejsce, jest najważniejsze, ale jego zdrowie. A widzimy, został wzniesiony z rozkoczni. No szkoda, będziemy informować, co się stało z tym młodym Egipcjaninem. A na rozbiegu już Pasi Kalien, dobre 16 miejsce.
ale troszeczkę tak przykro się zrobiło. Szkoda tego młodego chłopaka, który jak na swój kraj to ma naprawdę duże umiejętności. Pascalien teraz niezła odległość. Na zawodach zdecydowanie lepiej niż na treningach. Trzecie miejsce. Przegrał z Młynowym. Przegrał z Matem. Jest przed Zgimbaszwilim, który jest w tym momencie czwartym. W najgorszym wypadku 19. Rewelacyjny wynik tego zawodnika z Gruzji. A teraz Wojciech Becker. Ma moc. Ma siłę. Ale czy to pokaże w tych zawodach? Wojciech Becker. Dobrze wyszedł z progu wysoko. Ależ walczył odległość. Świetny lot. Wojciech Becker. Znakomicie. Brawo. 134,39 i pierwsze miejsce Wojtka. Brawo! Dobry występ. 274,4. Ogromna przewaga nad Matem. 19,9 przewagi, więc Wojciech myślę, że może się poprawić troszeczkę ze swoim miejscem. Ale poczekajmy. Ole Einar Bjerndalen. 14 lokata po serii pierwszej. I Ole Einar Bjerndalen. Wysoko leci. Też może być dobrze. I też daleko. Wprawdzie nie wyprzedzi Beckera, ale 265,5 to jest też przyzwoita nota i też może być nieźle. Becker, Bjerndalen, Matt Becker, najdłuższy skok serii drugiej, chociaż o tych najdłuższych ogólnych skoków to parę metrów mu zabrakło, ale skok jest piękny. Skok Beckera był piękny. Sven Hannawald. 13 miejsce, na pewno nie jest to, na co liczy po tym powrocie Sven Hannawald, no ale też po takim czasie przerwy trudno od razu być rewelacyjnym zawodnikiem ponownie, a teraz Hannawald. Pięknie! Bardzo ładny skok. 136,94 i mamy zmianę lidera, mamy zmianę najdłuższego skoku w drugiej serii. Teraz może się tym poszczycić Sven Hannawald. Zabrał to Beckerowi. 136,94 Svena. Brawo. Dobry skok. Może uda się wskoczyć do dziesiątki, ale poczekajmy, bo tu jeszcze jest wielu mocnych zawodników. Baun Devin, Rajci Gervini. To jest holenderski jedynak, ale z dużym talentem. Z dużym talentem, chociaż widzimy znowu go tutaj ściąga w dół. I ten skok jest krótszy. Ten skok jest słabszy. Na pewno będzie za Beckerem. Na pewno będzie za Hannawaldem. Bjerndalena o 5 punktów wyprzedzi. Nie, przepraszam, pomieszało mi się. O 6,6 wyprzedził Bjerndalena. Hannawald, Becker, Rajci Gervini. To jest pierwsza trójka. Ciut za nimi Ole Einar Bjerndalen. No i teraz sensacja po serii pierwszej. O VIP jasne. Zawodnik z Central Station Liberec klubu. I o VIP jasne na rozbiegu. Miejsce 11. Bardzo dobry wynik. No czy będzie w stanie powtórzyć to? Ojej! Co tam się stało? 30 metrów! Co ten o VIP jasne tam zrobił? Czy on dostał jakiś podmuch, czy go... Coś nieprawdopodobnego, patrzmy na powtórkę. No pierwszy raz widzę coś takiego. Chociaż będzie mądrze, nie tak tutaj się zdarzało, popatrzmy. I on gdzieś się tu zaczął wybijać! Co ten... Owip jasno zrobił? Czego oni go na tym... Na tym centralnym uczą? Ojej! No to takiej kompromitacji, no to... Dawno nie widziałem, popatrzmy jeszcze raz na przyspieszeniu. Co on tu... No ależ się poniżył. Ojeju. No co to w ogóle było? No więc jednak Felix Papryka nie miał racji, że OVP jasny dzisiaj był tylko po to, żeby założyć numer startowy. Chociaż nie, miał rację, no bo tak się poniżyć to jest rzadkość. Właściwie tak się nikt nie poniża. Ale OVP jasny tego dokonał, więc też trzeba mu to gratulować. No i teraz zaczynamy się już poważniejszymi zawodnikami, nie OVP-em jasne. 10 po pierwszej serii Sawyer Lokero. W ostatnich zawodach na miejscu 9. Czy i tym razem Lokero będzie w 10? Trochę wyjście z progu słabe. No i to jest słaby skok jak na Włocha. Skakał tutaj znacznie lepiej. 6 miejsce w tym momencie. Lokero jest za Matem. Na prowadzeniu nadal Hannawald. Więc Hannawald już 10 ma. Becker jeszcze jednego miejsca potrzebuje. Boris Gimbaszwili jest na miejscu 9. To jest jego sukces życiowy. Najgorzej będzie 18. I teraz Gebhard Artinger. 9 po serii pierwszej. Raczej nie ma szans, by walczyć o podium, ale... Ojej. Co tam się z nim dzieje? Ależ fatalny skok.
No wprawdzie to jest zawodnik 16-letni, czyli on jeszcze ma czas, żeby się uczyć. Ale skok jest słabiutki. Dopiero 9 miejsce, 6:17:45, lądowanie na dwie nogi. Jest tylko jedno miejsce przed Borisem z Gimbaszwilim, za Kalienem, za Młynowym, za Lokero. Hanawalt wciąż na pozycji pierwszej. I teraz Adamus Mikolajskiewicz. Adamus Mikolajskiewicz, 8 miejsce po pierwszej serii. 146. Teoretycznie jeszcze może walczyć o podium, ale musiałby skoczyć nieprawdopodobnie daleko. Adamus Mikolajskiewicz. Też problemy przy wyjściu z progu, dosyć niski lot i odległość dobra. Ale to nie jest skok, w którym będzie można chyba wygrać konkurs, chociaż daleko, bardzo daleko. Nota zdecydowanie najwyższa, 283,7. O 5 punktów wyprzedza Svena Hanawalda. Becker trzeci, czyli przyzwoity występ Ukraińców, chociaż jeszcze sporo solidnych zawodników przed nami. Anders Hurtado-Beista, Greg Amma, Lasse Karlsen, Miro Zagrawski, Janusz Wietrzy-Balkon, Riku Pikantalainen, na koniec nieprawdopodobny skaczący Noriaki Kasai. Anders Hurtado-Beista. I ruszył. O, tak się kręcił, ale cały czas 7-6 miejsce na treningach. Więc może i tym razem będzie podobnie. Hurtado-Beista dosyć wysoko leci. Ładnie w powietrzu ułożony i będziemy mieli zmianę lidera. Tak, piękny skok. 136-44. Pięknie. Pięknie. Tutaj wiedział, jak się ułożyć. Wiedział, jak powalczyć. I Hurtado-Beista w ładnym stylu na miejscu pierwszym. No i teraz sensacja. Znaczy, powiem tak, no trudno mówić o sensacji, skoro zawodnik na treningach był na miejscu 8, 5, 2, 1. Więc to nie jest przypadek, ale on nigdy w zawodach nie skakał, nie oddał dwóch dobrych skoków. Ba, on rzadko oddał kiedy jeden dobry skok, a dzisiaj ma szansę powalczyć o podium. Greg Amman. Popatrzmy. No i zobaczymy, czy on potwierdzi to, że on... No tak, oczywiście! Oczywiście! Jak zawsze! Przecież on tu oddał wszystkie fantastyczne skoki. Wszystkie, łącznie z treningami, łącznie z kwalifikacjami skakał rewelacyjnie. Ciągle w ósemce. A teraz 113,20 i spada na miejsce 11. A wprawdzie będzie w 20. Ale to nie to! To nie to, co pokazywał na treningach. Niestety. Niestety nic z tego nie będzie. Znowu słabo, znowu słabo. I teraz już jest walka o miejsce, można powiedzieć, pierwsze. Lasse Karlsen, lider Pucharu Świata, razem z Noriakim. Popatrzmy. Dobrze leci Finn. Ładnie ułożony i piękny skok, rewelacyjny skok. Brawo! 138,93. On nie jest absolutnym przypadkiem, że ten 17-latek z Finlandii, były rekordista długości świata w lotach, 138,93, że jest pierwszy. Jaka przewaga! Jaka przewaga! 297,4. Czyżby... czyżby po raz trzeci... Po raz trzeci z rzędu staną na podium, jest to... bardzo prawdopodobne. A teraz kolejny zawodnik, który świetnie skakał na treningach, Miro Zografski. On dla odmiany był cały czas w piątce, czyli jeszcze lepiej niż Greg Amman. Ale on nie pali się tak często jak reprezentant Szwajcarii. Zografski, popatrzmy, jak odpowie Finowi. Miro Zografski, no znacznie lepiej leci niż Greg Amman, ale skok jest jednak dużo krótszy niż Fin, chociaż może być drugi. I jest drugi, brawo! Brawo, Miro Zografski! Świetnie! Lasse Karlsen z ogromną przewagą od Miro Zografski, proszę Państwa! No a teraz już Janusz Wietrzy-Balkon! Ależ emocje! Ależ jest tutaj rywalizacja nieprawdopodobna! Janusz musi skoczyć niezwykle, niezwykle daleko, żeby wyprzedzić reprezentanta Finlandii, czy Janusz Wietrzy-Balkon. Oby tym razem wytrzymał, oby tym razem skoczył daleko! Janusz, powodzenia! Skocz to! Ojej, znowu. Znowu Janusz drugiej serii chyba nie wytrzymuje. No niestety, proszę Państwa, co się dzieje z tym chłopakiem? Druga seria, no wprawdzie nie jest to aż tak zepsuty skok. Nie jest to aż tak zepsuty skok, jak to miało miejsce w Harachowie. To jest przyzwoita odległość, 130 metrów. W najgorszym wypadku będzie Janusz na miejscu piątym. Ale podium chyba dzisiaj dla Polaka nie będzie. Piąte miejsce to nie jest złe miejsce, absolutnie nie jest złe miejsce.
Ale liczyliśmy, że może być... Chociaż jeszcze poczekajmy. Jeszcze poczekajmy. Riku Pika Antalainen. Mocny jest ten Finn. Jeszcze niczego nie wykluczajmy, bo może... I im się nie uda. Nie życzę im tego, ale mogliby to zepsuć. Riku Pika Antalainen. No chyba nie. Nie. Daleko. Drugi, pierwszy! 137-53 wygrał ostatnie zawody i teraz też prowadzi. Znów dwóch Finów na prowadzeniu. Janusz Jędrzybalko, najgorszy wypadku, piąty. Nie ma tragedii, absolutnie nie ma tragedii. Podium wprawdzie nie będzie, no wyprzedzają go sami mocni zawodnicy. Chociaż z Zografskim można było powalczyć. Można było powalczyć, Finowie deklasują 299,5 i 297,4. Miro Zografski około 9 punktów za nimi. No i teraz Noriaki Kasai. Czy Noriaki wygra na swojej ziemi? Widać po nim trochę nerwy, ale Noriaki to jest, no już takiego weterana w skokach chyba nie będzie nigdy. Zobaczmy, Noriaki Kasai. Noriaki walczy o odległość, czy znajdzie ten wiatr. Chyba wygra! Chyba wygra! Tak jest! 302,9! Noriaki Kasai na swojej ziemi po raz czwarty w tym sezonie zwycięża w Pucharze Świata. No nieprawdopodobny jest ten Japończyk. Proszę Państwa, coś nieprawdopodobnego. 302,9! Riku Pika Antalainen 299,5, Lasse Kalisen 297,4, Zografski, Wietrzy Balkon. Ciut, no jednak trzeba powiedzieć sobie szczerze, dzisiaj ci zawodnicy chyba byli poza zasięgiem, chociaż Janusz Wietrzy Balkon w pierwszej serii pokazał, że jest w stanie wyprzedzić tych zawodników. W drugiej serii skok słabszy, ale to i tak jest dobry występ Janusza Wietrzy Balkona, nie możemy narzekać. Piąte miejsce to jest niezła lokata. Jutro będzie szansa na poprawę, na rewanż. Noriaki Kasai wygrywa. Trzecie podium z rzędu Noriakiego. No ależ magas ten zawodnik. No mimo wieku on ciągle nie ma sobie równych Japończyk. Gra, brawo, gratulacje. Też nie możemy narzekać na Janusza. No skoczył. Właśnie drugi skok znowu zepsuty, ale nie jest źle. Popatrzmy jeszcze, jak wygląda klasyfikacja generalna. Tutaj już Kasai ma 40 punktów przewagi nad Kalisenem, który dzisiaj był trzeci. Janusz Wietrzy Balkon jest ósmy, 473, ale też no, trzeba docenić innych zawodników, proszę Państwa. Doceńmy też to, że na przykład dzisiaj Boris Zgimbaszwili. Piękny rezultat, 18 miejsce. Pasi Kalien, Finn, który tak wskazywany na porażkę, 15. Ale niestety mam również złe wiadomości odnośnie zawala mu w ryi. Zawal mu w ryja jest w szpitalu, jest nieprzytomny, a więc... Ojej, a drugie jutro jest nieprawdopodobne, żebyśmy zobaczyli. Proszę Państwa, więc jakie plany są? Plany są takie, że o godzinie 1:30 w nocy dzisiaj rozpoczną się drugie zawody. Oczywiście o 1:30 są kwalifikacje, tuż po nich zawody. Transmisji bezpośredniej z nich nie będzie. Transmisji bezpośredniej z nich nie będzie, aczkolwiek najprawdopodobniej jutro o godzinie 12 będziemy mogli obejrzeć retransmisję, czy na streamie, czy na YouTubie. To jest jeszcze niepowiedziane. No i to tyle, proszę Państwa. Ciekawe zawody za nami. W Sapporo dzisiaj triumfował Noriaki Kasai na własnej ziemi. Tuż za nim Riku Pika Antalainen, Lasse Kalisen trzeci, a Janusz Wietrzybalko na dobrym piątym miejscu. To tyle na dzisiaj z Sapporo. Żegna się z Państwem Marek Chodziński. Do zobaczenia. Do usłyszenia.